Tak, koledzy, witam was. Dzisiaj mamy treningowy lot, 70 km. Trzy gołębie już są, troszkę za późno włączyłem kamerę i teraz jest 6 powietrzu. Nie chciałem tego nakręcać, ale jest pod wiatr. Także potrzebowali godziny i 2 minuty. 15 po 11 puścili i 17 po 12 były pierwsze. 2 i 4 powietrzu. To już lot tak jakby rejon cały puścił. Zobaczymy, jak to się potoczy. Lekko nie będzie. A jeszcze on 4 w niebie. No schodzą się, zobaczymy. Jeszcze 2. Mamy 16 kwietnia. Za tydzień, 23 kwietnia, będzie 130 km. To też będzie treningowy, a potem 30 będzie konkursowy, to będzie granica 180 km. Także widzimy. Fajnie sobie siadają, nawet za dużo nie krążą. Tak myślę, a króciutko nakręcimy, żeby coś zobaczyć. 76 gołębi zakoszowałem, wszystkie co są, żadnego na razie nie zgubiłem, miałem raz tylko, sam wywiozłem, granica, nie wiem, 25 gdzieś kilometrów plus minus i tyle. I nie łaziłem więcej, ale koło domu dobrze latają, także myślę, powinno być dobrze. Tu jeszcze jeden jakiś krąży. Dzisiaj troszkę powinny pracować, dlatego tak chciałem nakręcić, bo widzimy po drzewach, mają centralnie pod wiatr. No i tak szybko przeszły. Godzina, 2 minuty, 70 km, tak leciały 70, powiedzmy. No jest dobrze na taki lot. Także tak to wygląda. Adrenalinka troszkę rośnie już. Za tydzień. Nie wiem, może nakręcę ten ostatni trening, zobaczymy, jak będzie czas. Wylądowo na dachu. Siedem minut minęło, no to nie wiem, tam jest ich 11-12 gołębi jest. 7 minut. To za szybko nie jest. Za szybko to nie jest. I nie widać gołębi, żeby leciały gdzieś z góry. I tak ogólnie jest dobrze. Do kolegów zostały rozesłane jeszcze przed świętami młode, te co kupili, bo one tam co zamówili. Nie wszystkie, część, jest jeszcze jeden, część została wysłana na wspólne. Kto tam obserwuje polskie gołębniki, tam dużo gołębników obstawia w tym roku. W Polsce prawie jak zawsze. No ale muszą się uczyć. Sąsiad jak zawsze, jak zacznę nakręcać, to zaraz kosi trawę. To jest nie pierwszy raz tak. Ale może tak upada akurat. Do tego czyściłem gojemniku, nie kosił. A teraz akurat sobie kosi. No niech kosi. Dwie samiczki, to roczne gołąbki widzę. O, jeszcze idzie jeden dołem. Jeszcze jeden. Nisko idą, bo mają pod wiatr. A nie, źle.
Tak. A jak to powiedzieć, tej pierwszej trójce była ta moja super samica. Ona teraz już 3-letnia będzie, 19 roku, ta 44. Ona była tej pierwszej trójce od razu. To jednego niezawodny, można powiedzieć. No i fajny rocznik był. Też w tej grupce było dwie samice, 3-letnie i rocznik. Trzy gołębie było. No i siadają sobie. To jest ok. Jedą fajnie. Także mamy pół do 17 po 13 minut. 13 minut to jest teraz chyba 34 gołębie. No pół gdzieś jest. Jest nieźle. Nieźle. Jak na pierwszy raz z kabiny. Były króciutko i od razu 70 i pod wiatr. Jest dobrze. Także koledzy, tak to wygląda. Jeszcze parę nakręcimy. Jest takie na pierwszy raz. Tak, żeby coś się działo, żeby nie było nudno. Bo widzimy, co w tym świecie się dzieje. No ale musimy to przetrwać. Idą znów trzy. Cieszą się partnerami do wieczora, potem będą rozłączone. To nie jest fajnie jak krąży. Jeszcze jakieś poluchy. Raz, dwa, a jest trzeci też.
ponad pół już ich jest. Jest dobrze. Jeszcze idzie dwa. A ten fajnie siada od razu, tak. A no samica jest dorosła, 4-letnia już będzie. Córka 3-3-8. To fajnie, tak, już w środku. Tu jakiś samczyk. Podobnie. Nie, to jest też samica. 3-letnia teraz. Także jest ok. I nie widać, chwilka jest, chwilka ciszy. Tak z rana było zachmurzone takie. Dlatego czekali, puścili dopiero 15 po 11, ale się nic nie dzieje, posiedziały sobie trochę. Nie jest daleko. Potem troszkę słoneczko błysło, no ale chmurki mamy. Także koledzy, tak to wygląda. No i tak jeszcze brakuje 30-35%. No i na tym to polega. Muszą myśleć, gdzie mają lecieć jak najszybciej. Ale nie zawsze to tak jest, jakby to się chciało. Jakby one tak myśleli gołębie jak ludzie, to by byli sami mistrzowie. No ale muszę umieć się odłączyć i myśleć samodzielnie. Na tym to polega selekcja gołębi pocztowych. No i teraz taka chwilka przerwy, nie wiem, minuta już dobra. A idzie coś dołem zaś. Tak. Tylko chyba nie do mnie. Nie, idzie znowu 5 chyba. Też chyba nie do mnie. Nie, poszły dalej. Jeszcze jest 2. No na tych 76 tam ze 30 brakuje jeszcze plus minus. Zegara nie włączałem, bo jeszcze nie są wprowadzone. Także dopiero prowadzę i na przyszłym tygodniu będę już na zegarze odbijał, zobaczę jak to wszystko funkcjonuje. Wymyślili nowe mistrzostwo oddziału. Będzie typowane będą. Tam będą jakieś punkty leczone, coś to będzie 10 typowanych. Z 10-5 będą liczone, tak jakby do mistrzostwa. Co lotu można sobie 10 gołębi typować, to będzie do mistrzostw. No i te stare mistrzostwa też jakoś tam zostaną. Także troszkę to będzie przełączone, no ale... Mamy 3 w niebie. Nawet siadają. A, jeszcze mamy 4 naraz. Fajnie teraz przyszło. Tak nisko idą, nawet nie widać skąd.
No to z jakichś 25 będzie brakować plus minus. Nieźle. Jeszcze pół godziny nie minęło, jest dobrze. Także koledzy, jutro mamy święta, życzę wszystkim wesołych świąt, smacznego jajka, zdrowia, porozumienia, hodowcom też początku dobrego sezonu, no i żeby wszystko się układało. Wszystkich serdecznie pozdrawiam, dobry lat.